Lunara Funiara. Ciekawe. Dobra, weźmy, skasujmy. Co my tu mamy? No niby mamy takie, no dobra, to może dostanę pieczarę. Nie dostałem pieczary, dostałem dwa direct spele. Są direct damage. Ale giga był teraz w mikrofonie. To nie wiem, co mam zrobić. Raz. Raz. Nie lubię takich problemów, bo kurwa nie wiem od czego one. Znaczy, co mogę zrobić, żeby to naprawić. Najgorsze jest to, że to przestaje, bo jakby to trwało non-stop, to bym sobie poszedł podłączyć ten mikrofon do innego kompa i sprawdzał tam. A tak to, co pójdę sobie podłączyć, pogadam sobie 15 minut, nic się nie stanie, wrócę tu i będzie to samo. No, to jest bez sensu totalnie. No, come on, naprawdę jestem taką ręką. Nie, no kpisz. Czego to się może dziać? A jak on to już zagrał? What the fuck? No to porozumiem. No chłop ma 9 many, 8 many, jak ja mam 3. Spoko. Spoko loko. Graj, karaluszku. Graj, karaluszku, kłębuszku. No i co? To wszystko? Czy coś jeszcze, gościu? No pani, pani, jura jak tylko może. Przyznam, że dosyć dobry top deck. To mnie chyba jedyny, który mnie ratował. Więc całkiem spoko. Problem jest w tym, że jest to dosyć kłopotliwe, bo moje dwa ziomeczki nie mogą się zaatakować bezpośrednio w rei. No i co ja mogę zrobić? No mogę wypierdolić tonę damage'u. To nas raczej nie interesuje za specjalnie. Mam 15 obrażeń. Nie,
Rain. Niezbyt kolorowo. Żaden z ciebie potwór. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. To jak trzeszczę, to chyba jedyne co mi zostaje, to kurwa iść kończyć stream i iść kopać, z czego to może się wziąć, no bo nie mam pomysłu, nie wiem co mam zrobić za specjalnie. Przecież nie, dobra, mam pomysł. Ale teraz znowu nie trzeszczę. No ale widzisz jak to działa, no raz se potrzeszczę, raz se nie trzeszczę. No to tak się nie da pracować, bo to jedynie wkurwia. Ale mam jeszcze jeden mikrofon. Złożymy go na szybko. Złożymy go na szybko. Nie wiem, po co go rozłożyłem. Zobaczymy, czy ten mikrofon też będzie trzeszczał, bo jeżeli będzie, no to nie wina mikrofonu. A jeżeli nie będzie... Nie, chwilę. Jeżeli będzie trzeszczał też, to wina czegoś innego, a jak nie będzie, no to wina mikrofonu albo kabla. Tak myślę. Graj se, gościu. No, możemy takie klepnąć. Gdzie? To se odłączymy. Podłączymy. Panie Jeleniu, pan atakuje. Tutaj jest zagramy i tutaj jest zagramy, bo nie mamy co zrobić. Gdzie tu jest przód tego, a gdzie tył? Dźwięk. Razer Iron. Raz. Raz. Tak mnie chyba lepiej słychać. Już z drugiej strony. Skąd to się tu kurwa wzięło? Co on miał tu w zakresie? Wspaniale. Poświęcę wszystkich ziomków na stole, to i tak tylko gówno je zabiję. Zaraz mnie coś pierdolnie w tym Hearthstone'ie dzisiaj. Ryzykujmy. Raz. Dobra.
No tak. Jeszcze musimy znaleźć przód tego mikrofonu. Uwielbiam miażdżyć śmiertelników takich jak ty. Czemu oni nigdy nie wpadną na to, żeby to jakoś dobrze oznakować? O zdrowie pytam, o zdrowie spoko. Może jest psychiką. To jest po. Słyszałem o tym produkcie i co o nim sądzę? Słyszałem i wydaje mi się, że wygrał ten mikrofon rynek sprzętu dla streamerów i youtuberów. Ale... ale problem jest taki, że nie da się tego mikrofonu dostać. No matka jedna, czy jestem jakiś ułomny? Dobra, gdzie ten mikrofon ma kurwa przód, a gdzie ma tył? No ja pierdolę. Ja nie wiem, czy to naprawdę nie jest oczywiste, że należałoby wskazać, która strona jest kurwa przodem, a która jest jebanym tyłem. Zwariuję za chwilę. Co to jest? Mikrofon, monitorowanie. Raz. Uwaga, nie słyszę. Raz. Dobra, to jest przód. Raz, dwa, trzy. Raz. Ale mimo wszystko mogłoby to być oznaczone, kurwa. Ciekawie ten mikrofon zbiera, tak w porównaniu do AT2020. No dobrze. Jest git. Czekajcie, nagram sobie jakąś próbkę. To tu muszę jeszcze coś zmienić. Equalizer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie wygląda git. Gate też tak strzelam, że spoko. Kompresor też spoko.